tajemnicze czarne chińskie balony, nowe zdjęcia księżyca oraz bardzo drogie słuchawki z wbudowanym oczyszczaczem powietrza. Zapraszam na cotygodniowy przegląd newsów. Chińska telewizja publiczna opublikowała materiał ze wspólnych ćwiczeń chińskiej armii oraz policji. Demonstrowano, jak będzie wyglądała ochrona najważniejszych obiektów, takich jak chociażby elektrownie, w przypadku ataku z powietrza. Jednym z ważnych elementów obrony przeciwlotniczej mają być tajemnicze czarne balony. Balony mają przymocowane specjalne reflektory radarowe odbijające fale radiowe, by zamaskować sygnatury obiektów naziemnych i zmylić czujniki używane przez nadlatujące pociski naprowadzane właśnie radarem. Problemy z namierzaniem celu będą miały również samoloty wykorzystujące radar do zwiększania skuteczności swojego uzbrojenia. Choć rozwiązanie to jest z pewnością mniej zaawansowane niż wiele nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej, o jakich słyszymy m.in. w kontekście Ukrainy, to balony mogą okazać się tanim i łatwym do rozmieszczenia elementem ochrony przed atakami rakietowymi. W marcu tego roku firma Dyson zaprezentowała oficjalnie dość specyficzne słuchawki. Nazywają się Zone i mają być odpowiedzią na potrzebę słuchania muzyki w warunkach miejskich, które często borykają się z problemem gęstego smogu. Teraz już wiemy, że ten oryginalny koncept przerodzi się w prawdziwy produkt, który zadebiutuje w marcu 2023 roku. Słuchawki Dyson Zone zostały wyposażone w specjalny oczyszczacz, który wciąga zanieczyszczone powietrze poprzez nauszniki, a następnie wdmuchuje je do naszych ust i nosa z wykorzystaniem specjalnego panelu. To rozwiązanie ma zapewnić usunięcie nawet 99% szkodliwych związków o wielkości nie mniejszej niż 0,1 mikrona. Co ważne, zastosowane w tym urządzeniu filtry mają wystarczyć nawet na 12 miesięcy skutecznej ochrony przed zanieczyszczeniami. Słuchawki wyposażono w baterię, która ma nam wystarczyć nawet na 50 godzin odtwarzania muzyki, ale niestety przy maksymalnej wydajności oczyszczacza czas pracy spada do zaledwie 1,5 godziny. Ładowanie baterii zajmie natomiast 3 godziny. Niestety słuchawki Dyson Zone trafią w ręce raczej tylko zamożnych klientów. Ich cenę ustalono na poziomie $949, co przekłada się na kwotę około 4200 zł bez podatku. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że historyczna misja Artemis 1 zakończy się wielkim sukcesem. Statek Orion wyniesiony w kosmos przez rakietę Space Launch System bez problemu wykonuje swoje kolejne etapy lotu wokół Księżyca i jest już w trakcie powrotu na Ziemię. Jak informuje amerykańska agencja, Orion ma wylądować w oceanie 11 grudnia, czyli już w najbliższą niedzielę. Lot Oriona wokół Księżyca był też doskonałą okazją, aby wykonać nowe zdjęcia Srebrnego Globu, którymi pochwaliła się właśnie NASA. W kolejnych latach zobaczymy pewnie jeszcze lepsze zdjęcia księżycowej powierzchni, bo jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w 2025 roku postawią na nim stopę amerykańscy astronauci. Facebook czy Instagram często wyświetlają użytkownikom spersonalizowane reklamy w oparciu o ich historię wyszukiwania czy profile, które przeglądali. Ta bardzo dyskusyjna praktyka związana z przetwarzaniem danych osobowych była bardzo często krytykowana przez unijnych regulatorów. Wygląda jednak na to, że Meta wreszcie będzie musiała dostosować się do zasad panujących w Unii Europejskiej, a reklamy oparte o nasze dane osobowe nie będą przymusowe. O takiej rewelacji poinformował dziennik The Wall Street Journal, powołując się na decyzję Europejskiej Rady Ochrony Danych, która poinformowała, że Meta będzie mogła wyświetlać reklamy spersonalizowane, oparte w mniejszym lub większym stopniu na danych osobowych, tylko za zgodą użytkowników. Oznacza to, że na Facebooku, Instagramie czy WhatsAppie pojawią się ogłoszenia lub posty sponsorowane różnych firm, które są w jakiś sposób związane z naszymi ostatnimi wyszukiwaniami
o ile wcześniej wyraziliśmy na to zgodę. Do tej pory Meta mogła wyświetlać tego typu treści, mimo tego, że od 2018 roku w Unii Europejskiej obowiązuje RODO. W dniu, w którym weszło to postanowienie w życie, główny oddział firmy w Europie, znajdujący się w Irlandii, dodał zapisek do regulaminu swoich usług, mając nadzieję, że to pozwoli na dalsze działanie Facebooka, Instagrama i WhatsAppa w takiej formie jak dotychczas. Jak łatwo się domyślić, wywołało to protesty ze strony organizacji dbających o bezpieczeństwo naszych danych osobowych. I teraz, po prawie 5 latach, wreszcie wydano wyrok, który stwierdza, że obejście RODO przez Metę było nielegalne. Teraz Irlandzka Agencja Ochrony Danych, która nadzoruje działanie Mety w Europie, ma miesiąc na wydanie orzeczenia w całej sprawie. Z artykułów The Wall Street Journal wynika, że Europejska Rada Ochrony Danych nalegała również na ogromną grzywnę dla Mety. W końcu firma oparła większość przetwarzania danych osobowych na nieaktualnej podstawie prawnej, która została wyraźnie wykluczona przez Unię Europejską, co miało doprowadzić do celowego naruszenia prawa. Do tej pory Meta została już ukarana grzywną w wysokości ponad 1 miliard euro właśnie przez łamanie RODO.